Breakout Rooms, czyli osobne pokoje w Teamsach. Właśnie się to pojawiło w aplikacji Microsoftu, i dzisiaj Wam pokażę dokładnie, co i jak. A nazywam się Bernard Fruga. Więcej o mnie na stronie Fruga.net. Cóż to jest, te osobne pokoje, czy to często jednak nazywamy z angielska Breakout Rooms. To jest możliwość podzielenia grupy na podgrupy i pracy warsztatowej, czyli funkcja, którą znaliśmy z aplikacji Zoom od dłuższego czasu i czekaliśmy, aż to będzie na Teamsach. No i jest, no jest swoisty prezent Mikołajowy, bo to się w pierwszej połowie grudnia pojawiło w naszej aplikacji Teamsowej. I to, co widzicie w tle, to są właśnie moje Teamsy. I zaraz Wam pokażę, gdzie w Teamsach są breakout roomy. Tylko pozwólcie, że tutaj zmniejszę nieco ikonkę kamerową i już. Spójrzcie, jest taka ikonka, która się niedawno pojawiła: osobne pokoje. Jeżeli klikniemy tą ikonkę, no to mamy tworzenie osobnych pokoi, wersja zapoznawcza, czyli prawdopodobnie oznacza w języku software developerów. Bądźcie wyrozumiali, bo być może coś tam nie zadziała. Ile pokojów potrzebujesz, i czy chcesz uczestników przypisać automatycznie do pokoi, czy ręcznie? Inaczej mówiąc, czy jeżeli ja tu jestem na spotkaniu pięcioosobowym, jeżeli stworzę dwa pokoje, to chcę powiedzieć, kto z kim ma działać w pokoju, czy losowo uczestników przydzielę. Powiedzmy, stworzymy dwa pokoje, notabene. Tutaj można stworzyć aż do 50 pokoi, czyli wyobraź sobie, że masz spotkanie na kilkaset osób i tworzysz 50, poko 50 pokoi, gdzie będzie na przykład po 3 czy 4 osoby i mają coś przedyskutować. Dwa pokoje tworzę automatycznie, czyli przepiszę te osoby automatycznie. Te tych czterech uczestników, poza mną, którzy są na naszym spotkaniu, trafią po dwóch do pokojów, dlatego że będę chciał, żeby oni sobie tam przedyskutowali pewne tematy, które mamy poruszyć na naszym spotkaniu. Uczestnicy zostali przypisani. Ja tutaj jeszcze mogę zobaczyć, jakie są ustawienia tych pokoi. Mogę powiedzieć tak, automatycznie przenieść osoby do otwartych pokoi. Znaczy, mimo w momencie, gdy otwieram te pokoje, to oni wszyscy są bez pytania przenoszeni i znajdują się po prostu w tych swoich pokojach spotkaniowych z osobą, z którą się tam mieli znaleźć. Natomiast jeżeli nie zaznaczę tej automatyki, to na ekranie uczestnika pojawi się pytanie, czy zamierza przejść do pokoju. Zróbmy to sobie łatwiej za pierwszym razem, czyli automatycznie ich przenieśmy. Zezwala innym osobom na powrót na spotkanie główne. Inaczej mówiąc, czy chcemy, że jak osoba będzie miała ochotę już wyrwać się z swojej grupy dyskusyjnej i przejść na tą sesję ogólną, to może zrobić to sama, czy też my musimy wszystkich przenieść, no to zaznaczamy, że nie chcemy, żeby oni sami wracali z sesję główną. My tutaj sprawimy, żeby oni wrócili. Czyli ustawienia pokoi mamy zrobione. Pokoje są stworzone. Jak widzicie, uczestnicy wciąż tutaj debatują na naszej głównej sesji. No to co w tym momencie możemy zrobić? Możemy uruchomić pokoje. Pokój pierwszy i pokój drugi. Drodzy uczestnicy, zapraszam was. Przedyskutujcie temat, o którym przed chwilą rozmawiali, a potem sobie wrócimy. I będziemy tutaj na tej naszej sesji plenarnej rozmawiać o wnioskach, o tym, coście przedyskutowali w swoich pokojach. I będą tam prowadzić rozmowy. Zostaną tam tak długo, jak długo my, jako organizatorzy, nie wyłączymy opcji poszczególnych pokoi i nie zaprosimy z powrotem uczestników do naszej głównej sesji plenarnej. Korzystając z tego, że uczestnicy są w swoich pokojach, to ja wam pokażę, Parę dodatkowych funkcji. Po pierwsze, możemy zmienić nazwę pokoju. Na przykład pokój nosi nazwę asertywność, ponieważ temat, który przepracowują uczestnicy w pokoju pierwszym, to temat asertywności. W czasie, gdy uczestnicy dyskutują w swoich pokojach, my możemy zajrzeć, co tam słychać, czyli możemy po prostu do danego pokoju dołączyć. Dołącz do pokoju. A ja tutaj w tym momencie dołączam do tego pokoju, do którego chciałem wejść i zobaczyć, co tam słychać. Widzę, że dyskusja trwa. Nie będę już tutaj yy, przeszkadzał uczestnikom. Wracam do pokoju głównego. Tak, jestem w pokoju yy, głównym i stwierdzamy, że czas na spotkania grupowe już minął, zamykamy pokoje i w tym momencie czekamy na to, żeby uczestnicy wrócili do, do nas na naszą sesję plenarną, także oni tutaj za chwilę wrócą. A korzystając z tej chwili, gdy pokoje są zamykane i gdy uczestnicy wracają, ja pozwolę sobie tutaj aplikację przełączyć w tryb galerii. Spójrzcie, jest to ten tryb, który zwykle znamy z naszej aplikacji Teamsowej. I prawdopodobnie zwróciliście uwagę na to, że jakiś czas temu pojawiła się opcja tryb razem, czyli że możemy spojrzeć na uczestników w takim układzie krzeseł, powiedzmy, kinowych. Aczkolwiek to, co się zmieniło niedawno w Teamsach, to spójrz, że mamy jeszcze opcję zmień scenę. I poza tymi białymi krzesłami, kinowymi czy teatralnymi, możesz powybierać inny sposób prezentacji spotkania. Na przykład spotkania do pięciu osób możemy odbyć po prostu przy takim stoliku. Możemy zmienić też sceny na spotkania wieloosobowe. Spójrzcie, na, osób, na 50 osób, na 5 osób, na 24 osoby, na 7 osób. Łącznie z czymś tak zabawnym, jak spotkanie gdzieś na rafie koralowej, gdzie poszczególni uczestnicy znajdują się przy jakichś kolorowych Cudach podwodnych. Ale skoro już mamy uczestników z powrotem na naszej sesji plenarnej, to w tym momencie wróćmy jeszcze do osobnych pokoi i ustawmy tutaj opcję utwórz ponownie pokoje. Dlatego, że tym razem chcemy wykorzystać funkcję ręcznego ustawiania. Wciąż będą to w naszym przypadku dwa pokoje, ale będzie to już ręczne ustawienie. Dlatego, że my w tym momencie chcemy zdecydować który uczestnik znajdzie się w którym pokoju. No i tutaj w tym momencie mamy listę naszych uczestników spotkania i zaznaczamy tych uczestników, których zamierzamy przypisać do pokoju pierwszego, potem zaznaczamy tych do pokoju drugiego i tak dalej i tym podobne. Reszta procesu jest taka jak była wcześniej, jeśli chodzi o tutaj otwieranie pokoju, zamykanie, wchodzenie do osobnych no i drodzy, mam nadzieję, że to, co wam pokazałem jeśli chodzi o tworzenie breakout rooms, czyli osobnych pokoi w Microsoft Teams, będzie dla was przydatne, ułatwi wam prowadzenie warsztatów, spotkań pracowniczych czy lekcje, może wykładów ze studentami. Jak widzicie, funkcja jest prosta, wydaje się, że działa dobrze i stabilnie i mam nadzieję, że od tego momentu nasze Spotkania na Teamsach będą jeszcze łatwiejsze, czego życzę, i Tobie, i sobie, i pogodnie pozdrawiam.